Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzień I... dobry. O, dzień dobry. Dzisiaj mamy coroczny jubileuszowy pierwszy Aha. nasz zestaw najlepszych filmów roku. Roku? O, już mnie zaskoczył teraz. Ja, za każdym dużo, razem tak. Zanim zaczniemy, czy dużo filmów obejrzałeś? Właśnie, to jest, to, jest, to jest historia, która wymaga opowiedzenia. Otóż w listopadzie roku 2016 urodziła mi się córka. Gratuluję. Dwo, dwo, 2017, 17. teraz mamy 18, tak trochę mi szybciej czas leci w towarzystwie dzieci. Więc urodziła mi się córka i w zasadzie nie powinno to zupełnie przeszkadzać w chodzeniu do kina. I myślałem, że nie będzie przeszkadzać, ale moja żona powiedziała: Słuchaj, remigiusz. Jeżeli ty idziesz do kina, to co ja będę robiła w tym czasie? I ja mówię, no, pewnie znajdziesz sobie jakieś fantastyczne zajęcie. No to żona ja powiedziała: Nie będę się nudziła i będzie mi przykro, że ty jesteś w kinie, a ja nie. I w związku z tym przez cały rok w kinie byłem tylko dwa razy. Raz dlatego, że poszedłem z synem i z jego kolegą, i wybrałem się wtedy na Avengersów, na film, który bardzo mi się spodobał. Niestety oglądałem go z dubbingiem, więc podejrzewam, że nie, nie, nie mogłem go docenić w pełni. I poszedłem drugi raz z Borysem, gdzie mogłem powiedzieć mojej żonie, że obejrzenie Venoma jest ważną częścią mojej pracy i w zasadzie idę do pracy, nie idę do kina A, to i jakoś to zniosłem. To okay. okay. Zatem dwa najlepsze filmy tego roku według mnie to dwa filmy, na których byłem w kinie. Venom i Avengers. I to jest wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast wiem, że Borys ma bardzo, bardzo długą listę. Ale nie oglądałeś w ogóle filmów? Wiesz, dużo było takich w Netflixie, HBO. Z, zdarzyło mi się obejrzeć w domu y, część z tych filmów, które, o których będziesz dzisiaj opowiadał, więc z przyjemnością wtrącę się no, no do dobrze. Twoich opowieści. To ja przyjmuję mikrofon. Dobrze. Y, ja obejrzałem w tym roku około 200 filmów. Borys prowadzi bardzo skrupulatną listę, więc nie, ni, niestety nie. Wszy... Na przykład. Ja, ja oceniam zawsze na Filmwebie i jak sobie robię takie podsumowanie, no to po prostu z filmu webu, to ta strona chodzi fatalnie. No ale okej. Okay. Hmm. I wyszło mi tam 190 parę plus obejrzałem kilka, których nie ma na Filmwebie, więc tak sobie mogę powiedzieć, że, że około koło 200 filmów obejrzałem. Z czego na, przykład na wiesz, no jak pojechałem na prowincjonalia, na festiwal filmowy, to tam obejrzałem 30 parę filmów hmm. w cztery dni. No tak, czyli taką listę rozumiem, błyskawicznie się poszerzyła. Tak. I, i całkiem niezły, lepszy był ten rok od poprzedniego. Okej. Okay. Ja też wrzuciłem listę moich najlepszych filmów 2017 na naszą grupę okay. na Facebooku, gdzie link macie w opisie. Zapraszam Was bardzo. Ja wybrałem w tym roku 20 filmów, które naprawdę. Zrobiły na mnie wrażenie duże, Aha. bo uważam, że to był świetny rok, świetny rok dla polskiego kina i jestem zachwycony. I my może zrobimy tak, Aha. że na wstępie powiem wam drugą dziesiątkę na szybko. Dobrze. Nie będę się tutaj rozwijał, tylko wskażę może na jeden film, dwa, na jeden film który warto zobaczyć i, i traktujcie to jako polecenie, a tą drugą dziesiątkę to tak może po dwa zdania do każdego dobrze, filmu. Dobrze, powiedz mi, czy tą listę, którą na Facebooku żeśmy przygotowali, to wspomnimy o niej? E, tak, bo jeszcze na naszej grupie było losowanie, Aha. znaczy nie losowanie, no nie wróci, tylko ankieta. ankieta była i też, też myślę, że jak dojdziemy do pierwszej trójki, dobrze, to dobrze. wtedy powiemy o... Okej, okay, więc jestem gotowy. O wyborze grupowiczu. Jestem, jestem gotowy, słucham i będę zadawał wnikliwe pytania. Foton, Normana Leto, okay. Call me Tony, Gladysja Chrostowskiego, Życie prywatne, które możecie znaleźć na Netflixie i o nim mówiłem w którymś poprzednim naszym programie. Nić, widmo, mhm. Bliskość, to jest w ogóle rosyjski film i to ofowy, gutek film dystrybuował to w Polsce i, i bardzo szanuję za takie wybory. Bez obaw daleko nie zajdzie, jest na Amazonie, to jest Larsa Fontiera ostatni film. Super Dark Times, Disaster Artist, Człowiek z magicznym pudełkiem, Bodo Hoxa, którego pozdrawiam serdecznie. I na 11 miejscu Wyspa Psów Wessa Andersona. I powiem Wam tak: tak naprawdę, jeden z tych filmów jest nigdzie niedostępny, czyli Kolmitony. Dla mnie to było odkrycie festiwalu Docker w Moskwie i po prostu oszalałem. Fantastyczny film, to nie jest ten film tutaj, ale dobrze. Jeżeli znajdziecie gdzieś, może, może Against Gravity, gdzie te, ten film był w konkursie głównym i dostał nagrodę, nawet zwierciadła, może wypuści takiego DVD-paka albo Blu-ray-paka i, i będzie do, do dostania. To jest problem, o którym już wielokrotnie rozmawialiśmy: mm. że bardzo dobre filmy, za którymi nie stoją duże pieniądze ani wielka akcja promocyjna, trochę się gubią po tym okresie festiwalowym. A ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Świetny, świetny dokument. I co, co najważniejsze, to jest debiut, ale debiut, który jest bardzo dobrze i bardzo profesjonalnie zrealizowany. Kiedyś musimy porozmawiać o tym, co powinno się stać, albo co musiałoby się stać, by takie filmy yy, znalazły się gdzieś kiedyś w sieci, bo to jest... Ja to, mam to bardzo jest, określone prawda. zdanie na ten temat, więc myślę, że jak najbardziej możemy porozmawiać. Yy, poczekaj, zanim przejdziesz do hmm. dalszej części tej listy, to proszę się nie przejmować, że tak szybko wymieniamy te tytuły, ja je dam do opisu. Tak, myślę, że przez, wszystkie listę. damy, a to by było za długo, gdybyśmy mieli 20 filmów, więc zaczynamy hmm. od dziesiątego miejsca. Tamte dni tamte noce Luka Guadagnino, których zawsze mam problem z, z, z wypowiedzeniem no, jego, jego nazwiska. Jego nowy film już jest chyba w, w kinach, albo zaraz, zaraz będzie. A Tamte dni, tamte noce chyba miał w styczniu premierę w Polsce bardzo ciepły, i poetycki i to poetycki w taki sposób, że mm, w niezwykle mistrzowski sposób reżyser posługuje się językiem kina, ale bez efekciarstwa, w naturalny, spokojny sposób opowiada o, o miłości. Dobrze. I y, y, wiem, że wiele osób y, oszalało na punkcie tego filmu. Nie, nie opowiadałeś wcześniej o nim? Mam wrażenie, nie. Nie, że... Nie, nie, nie sądzę. Okay. Y, numer dziewięć. Mm -hmm. Trzy billboardy za w Missouri. To jest a... jeden z tych filmów, które miałem przyjemność obejrzeć, i przyjemność o... miałem niezwykłą. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry film. I, i taki to, to jest niezwykła historia, bo w zasadzie na pierwszy rzut oka, gdzieś człowiek błądzi między czarnym humorem a taką dramatyczną, ciężką historią. I, i jakby byłem w takim oglądając ten film, i, i jakby ciesząc się z każdej chwili, nie mogłem się zdecydować, czy ja mam się śmiać? Czy mam się smucić, czy i w którą stronę ta historia pójdzie? To jest bardzo, bardzo niezwykła opowieść. To jest wielki atut tego filmu, że między tymi śmiesznymi a tymi dramatycznymi sytuacjami przechodzi w bardzo naturalny i spójny sposób. Świetne, świetne aktorstwo, bardzo niezwykle podobały mi się też zdjęcia do tego filmu. No, ja byłem wyszedłem z kina absolutnie. Zachwycony. To jest, to, jest, to jest niezwykła historia też, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktorstwo, bo tam każdy bohater praktycznie na przestrzeni tego filmu zmienia się i zmienia się w uzasadniony sposób. Tam wszystko jakby jest dobrze powiązane i dobrze poskładane. Bardzo dobry film. Tak. Numer 8. Claire Wojciecha Smarzowskiego. Myślę, że dużo, dużo osób go obejrzało. No tak, to rekord chyba po 89 w Polsce. Ponad 4 miliony widzów. Bardzo sprawnie zrealizowany film o niezwykle kontrowersyjnym temacie, jakie mm. są problemy kościoła, które te problemy przez wiele lat były raczej ukrywane, były takim tabu i coś obawiałem się bardzo, że ten film w sposób taki tabloidowy podejdzie do tych tematów, ale jak zwykle u bo, bo, podobnie było w drogówce, że zwiastun. Jest bardziej, dużo bardziej taki krzykliwy niż sam film. Mm -hmm. Sam film, ja wręcz zdziwiłem się, bo odebrałem go, że jest bardzo stonowany, w sposób niezwykle łagodny opowiada o, o grzechach i o problemach kościoła i trochę nie rozumiem te, tego bojkotowania, tego tak, obrażania się. Tak, to też, też mnie zaskoczyło, tym bardziej, że wiele, ja się zgadzam tu z Borysem, że wiele opinii jest takich, że ten film jest bardzo umiarkowany i że mógł być znacznie bardziej surowy i, i, i te protesty, które w zasadzie pomogły i wypromowały Oczywiście, film, to... zupełnie były do niczego niepotrzebne. Można było do tego podejść ze spokojem. Ja nawet niezwykle cenię Smarzowskiego za to, że nie, nie, bo łatwo było Właśnie, pójść, tak, 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 że, tak, że tak. to była ta najłatwiejsza droga. Świetnie zrealizowany, z genialny. No, Gajos tam gra po prostu. No, wszyscy grają tam fantastycznie. No, ja byłem zauroczony tym filmem. W szczególności, że lubię filmy, które podnoszą ważne i aktualne problemy społeczne. I. No, wyszedłem taki, z, z taką trochę ulgą z, z kina, że to też tak jak, jak rozgorzała cała ta dyskusja, a ona tak naprawdę zaczęła trwać od tego, jak Zanussi zaakceptował dofinansowanie dla kleru przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Mimo, że Zanussi jest katolikiem i, i takim bardzo zdeklarowanym to od, od tego momentu by była taka cała dyskusja o tym, co to będzie, jaki to będzie skandal. I wyszedłem z kina i poczułem taką ulgę, że Smarzowski się obronił i że zrobił to w bardzo dobrym stylu. Szanuję, szanuję. Numer 7. Pierwszy człowiek Damiana Szazela. Damian Szazel to jest młody bóg kina, po prostu. Człowiek, który zrobił... La La Land, mm -hmm. a wcześniej zrobił film taki o jazzmenach. Boże, zapomniałem. Eee, splash. Eee, Witplash. Eee, no nie, nie, schodzi, nie schodzę z ocen poniżej 8 na 10 w jego filmach. Cudownie. No czekam na kolejny. Ja oglądałem film w imax mm. Warto sobie poczytać o tym, jak był realizowany ten film, że większa część filmu była na taśmie 8 mm. Od lądowania na księżycu była średnim formatem kinowym, czyli 70 mm. Widać to na ekranie. Bardzo świadomie zrobiony film, skupiony tak naprawdę na osobie i na emocjach, na rodzinie, niż bardziej ta, ta, to nie jest taki klasyczny film tak, tak, o, o amerykańskimi tomami. Tak, tak, dokładnie. Nie ma tam nawet tego słynnego wbijania flagi w, w powierzchnię księżyca. O co była afera w Stanach? Polecam. Numer 6. Film, który miał premierę w Polsce i na Netflixie, i Gutek film dystrybuował to w kinach, czyli Roma Alfonso Curona. I o niej żeśmy rozmawiali. Tak, też o niej rozmawialiśmy, rano. więc ja nie, nie będę przedłużał. Zdecydowanie polecam obejrzeć. I jak chcecie się więcej dowiedzieć, to zapraszam do naszego poprzedniego materiału o filmach. Numer 5. Zwierzęta Ameryki. E... Nie mówiłem o tym, wspominałem kiedyś, że jest taki film. Nie ma w Polsce dystrybucji i chyba mieć nie będzie. Mam nadzieję, że kupi go jakiś Netflix albo HBO. Obejrzałem go na American Film Festival i po prostu umarłem. No, to jest pierwszy, pierwszy raz taka, gdzie historia, gdzie film fabularny w spójny sposób łączy się z dokumentem. Bardzo duże na mnie wrażenie zrobił ten film. No niestety nie polecam, znaczy polecam obejrzeć, ale nie wiem gdzie w sumie. No, no, Trzeba, trzeba czekać. Numer cztery I mm, powiem szczerze, że długo się zastanawiałem, czy nie wrzucić tego filmu do pierwszej trójki. To jest węgierski film. Reżyserki, kto, w ogóle mam w pierwszej, w pierwszej czwórce mam trzy reżyserki. Oh. Więc to, to kobiety bardzo mocno w tym roku Zawojowały, zawojowały kino. Dusza i ciało. To jest historia o tym, że miłość jest tak mocna, że odnajdzie się wszędzie. Nieważne jaka jest sytuacja, w pewien sposób reżyserka nawiązuje do hinduskiej wędrówki dusz i zruszył mnie ten film. Wiesz, jest to film, który dzieje się w większości wrzeźni. I naprawdę tam są ciężkie, e, ciężkie sytuacje pokazywane. Jak ktoś jest wrażliwy na, na cierpienie zwierząt, to może e, no, to może, niech nie ogląda? Wiesz, co, jako że zbliżamy się do tej czułki, mhm. to byłem ciekaw. Znaczy, pozwoliłbym sobie na zadanie jakichś dodatkowych pytań, mhm. bo jestem mnie ta historia. To jest jakiś specjalny zabieg, ta rzeźnia? No na pewno to jest, to się nie dzieje przez przypadek, prawda? Tak, wszystko w tym filmie jest, jest celowe, ponieważ w pewien sposób opowiada o zwierzętach, opowiada o tej wędrówce dusz, mhm. gdzie jest tam taka... Czy to jest taka mistyczna opowieść, czy...? Wiesz co, to jest mistyczna opowieść, ale bardzo mocno trzymająca się ziemi. Trudno to wytłumaczyć, ponieważ bohaterowie, którzy są bardzo przyziemni, bardzo skoncentrowani na swojej pracy, trochę tacy nawet od... No, nie są specjalnie królami życia, mm -hmm. to, to na nich trafia znienacka ten, ten mistycyzm. Oni z tym... Ten film w dużej mierze jest o tym, jak my akceptujemy pewne rzeczy, pewne rzeczy które nas trafiają. Wiesz, no na przykład masz jakąś wizję, Aha. Albo na przykład przewidziałeś jakąś przyszłość, bo ci się przyśniła. No i musisz się z tym zmierzyć, określić, co to jest. Czy warto podążać tą drogą? Czy może jednak nie odrzucisz to. A jak w śnie zaczynasz kogoś kochać? O Boże drogi. To jest, wiesz, cudowna, cudowna historia. No dobrze, dobrze. Co mamy dalej? Numer 3, ale zanim przejdziemy do numeru 3, mhm. to ja pozwolę sobie, ponieważ zadałem pytanie, jaki tak, był tak, wasz ja najlepszy mam. film na naszej grupie na Facebooku, czyli rogi Borys, do której zapraszam, to powiem wam, jakie były wyniki. Tylko dojdę do tego. O, o, blisko jest tam gdzieś tutaj. Pojawiły się tematy. Dużo się dzieje na tej grupie. Jak, jak Państwo widzą, to jest. Um, rozmawianie z Borysem o filmach często owocuje tym, że dowiadujemy się o filmach, o których żeśmy nigdy nie słyszeli. No tak, węgierski film to nie jest. To, to, to nie jest rzecz, która jest popularna w Polsce, a hmm. szkoda. To w zeszłym się... roku na drugim miejscu, na drugim i na pierwszym, miałem bu bułgarski film. Oh. Albo rumuński. O Jezu, Chrisy Pujotor. Roman? Roman. Roman, Ale to jest tak, to jest pewna prawidłowość, z której zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie filmy, które albo tak, że te filmy, o których słyszymy, i które są popularne i które są reklamowane bardzo szeroko, to nie są wszystkie filmy, jakie powstają. To wie każdy i to nie jest żadne odkrycie. Natomiast czasami zapominamy o tym, że wśród tych filmów, o których nie słyszymy, Zdarza się mnóstwo takich, które naprawdę warto obejrzeć i które dostarczą wam równie dużo przyjemności, co te filmy, takie z pierwszej strony gazet, a może nawet więcej przyjemności, więc tym bardziej po polecam sięgnąć po te tytuły. Ja na pewno będę po nie sięgał, jeżeli one się pojawią gdzieś na takich rzeczach, które są dostępne. Ja się cieszę z tego, że Amazon jest już w Polsce, Amazon Prime Video, i Amazon dużo inwestuje w amerykańskie kino niezależne. Części. Czego już wiele razy mówili, że amerykańskie kino niezależne to jest jednak kino bardzo dobrej jakościowo. Więc... Tak, tak, no to jednak to nie są te budżety jak u nas w polskim kinie niezależnym, hmm. że tam się kręci za parę milionów, a u nas polskie kino niezależne to jest tam 200 tysięcy hmm. złotych. E, Okej, okay. według użytkowników naszej grupy, naszych grupowiczów cudownych na trzecim miejscu była Zimna Wojna. O, proszę. Szanuję bardzo. Na drugim miejscu był Claire i tylko jednym głosem wygrali Avengersi Wojna bez granic. Oh. Ale przejdźmy do, do mojej listy, bo ja na trzecim miejscu mam Lady Bird i Grety Gerwig, i to jest, to jest film o dorastaniu: o tym, co myślisz, jakie masz emocje, w jaki sposób się zachowujesz, kiedy. Przekraczasz. że jedną nogą jesteś w tym jeszcze dzieciństwie, ale drugą, że jesteś w dorosłości. Bardzo, do, znaczy, bardzo, bardzo nowoczesny film, film nie, niebanalny, który jakby gra z widzem swoją konwencją. Zauroczył mnie ten film, polecam, bo on na pewno będzie dostępny wszędzie, bo to jednak nominowany chyba do Oscara był. Tak mi się wydaje, ale nie pamiętam. To jest w ogóle ciekawa bardzo idea, bo ja mam czasami wrażenie, że jestem jedną nogą w, jeszcze w dzieciństwie, a drugą w dorosłości. To, tylko dlatego, to jest okres, który się może wydłużać tylko bardzo. Tylko dlatego, bo ci lu ludzie mówią, że gry są dla dzieci. No. <laughs> Jakbyś siedział i oglądał filmy, to by było wszystko ok, albo czytał książkę. Tak to siedzisz, grasz i tak. Miesz, Niektórzy no, na to patrzą z boku. No być, tak. być, może. być może. Być może to jest tak, że, że się sugeruje tym, co mówią inni. Okej, okay, ale zakładam, że to jest historia, która dotyczy kogoś młodego. Tak, okej. Okay. Więc polecam. I numer dwa. Mm -hmm. Film, który byłem przekonany, że będzie numerem jeden, ale potem stwierdziłem, że jednak nie, że. Znaczy, film, który. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że takie rzeczy można robić w Polsce. A mówię o zimnej wojnie. To jest naprawdę tak niezwykły film. To jest. To jest film bardzo bliski doskonałości. Bo to jest film, który jest kandydatem do Oscara, zdaje się, tak? Znaczy, już jest na short liście, więc, więc tak. Mam nadzieję. Bardzo trudno będzie mu zdobyć Oscara, bo Roma jest nominowana, tak? I chyba w dosyć podobnej konwencji. Roma jest. Rozumiem, że historia jest. inne. że jest czarno-biała. Historia jest zupełnie inna. Rom, znaczy, Zimna Wojna jest to opowieść o. Tak jak. Dusza i ciało była historią o tym, że odkrywamy miłość i ta miłość jest nie do powstrzymania. Tak tutaj jest opowieść o, ty, o miłości, która nie może dojść do, do spełnienia. Mhm. O bardzo ciężkiej, o. No, jest to, jest to film po prostu o, o, takim, o takim przegraniu. Pamiętasz, kto, ja re, kto reżyserem? jest tego? Paweł Pawlikowski. Paweł Pawlikowski. Który zrobił Idę wcześniej za którą dostał Oscara. I Łukasz Żal, który robił zdjęcia, też w tym, w tym filmie robi zdjęcie, robił zdjęcia. I to, to jest też kolejna rzecz, że to, są, że to jest film na poziomie światowym. I to nie tak, że o, wreszcie dotarliśmy. Tylko on jest w topce najlepszych filmów, jakie zostały zrobione w tym roku. Duma to nie jest dobre słowo, mhm. bo raczej warto być dumnym z tego, co się robiło, ale ja tak trochę, trochę czuję, że e, napawa mnie to takim optymizmem niezwykłym, że można... To jest, to jest taki, to jest pewien rodzaj takiego bardzo optymistycznego patriotyzmu, który pojawia się wtedy, kiedy Polacy odnoszą sukcesy. No tak, no ja wiesz, jakby... Ale nawet nie, bo te sukcesy to jest jedna rzecz. Mhm. One teraz cały czas się pojawiają, bo, no dobrze, bo coś dobrze, był tak? wcześniej. No to... Tak, ale wychodzisz z kina z tego filmu, i przez tydzień nie możesz o niczym innym myśleć. I widzisz, że ci aktorzy grali po prostu perfekcyjnie. To widać. Mhm. Ale widać też, ile pracy zostało włożone w ten film. Jeżeli czytasz o nim, to okazuje się, że Pawlikowski robił po 30 dubli. Patryk Wega robi w maksie 2 okej, okay, okej. Okay. Znaczy, robi jeden jedno ujęcie, drugie koniec. Ale to już nie, nie, nie tego jednego wejścia tak strasznie. I to jest... Może też by zrobił 30 jakby. Ja 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 tak wegami inną rzeczą imponuje, potrafi y, zaciągnąć ludzi do kina. Mm. To, no filmy mi się nie podobają, ale z chęcią go poznał i porozmawiał z nim naprawdę. To myślę że może go kiedyś zaprosimy. <laughs> to by było to by było piękne. Zimna wojna. Y, no nie, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Oprócz, oprócz tego, że tam jest wszystko po prostu doskonałe. Dos, doskonały film. Gratuluję. Jak Kubrick, Paweł, Paweł Pawlikowski po prostu jest. Kubrick też tak realizował, że było dużo prób z aktorami, dużo dubli. Widać, że tam jest wszystko dopracowane. Film bardzo, bardzo autorski. Ta wizja reżysera jest niezwykle spójna i wspaniała. Oglądajcie, ale to jest numer dwa. Okej, okay, co jest numerem jeden? I ten... numer jeden, to jest film, który wśród moich znajomych, którzy interesują się mocno kinem, jest oceniany od 5 na 10 do 10 na 10. Mm -hmm. To jest film Nigdy Cię tu nie było, Lin Ramsey. Nie wiem, czy znasz taką reżyserkę. Nie, nie, nie. To jest reżyserka, która odpowiada za. Musimy porozmawiać o Kevinie. Nic. Też nic mi to nie mówię. To jest, no to skupmy się na nigdy cię tu nie było. W skrócie jest to film o tym, jak Wakin Phoenix chodzi z młotkiem i morduje ludzi. O, rozumiem. <laughs> Oczywiście to jest taki żart, który zawsze mówię, ale jest to film, który mnie trafił, który jest wielowarstwowy, gdzie wszystko jeszcze jest lepsze niż w Zimnej Wojnie. To jest w ogóle jest... za, 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 absolutnie zaskakujący temat, i zaraz mi się skojarzyło ze wstępem do Jokera. To, to tak. To, to O Jokerze będzie też kolej, w kolejnym odcinku, jak okay. będziemy rozmawiać o naszych oczekiwaniach. Dobrze. Muzykę zrobił John Greenwood z Radiohead. Świetnie tam pasły zdjęcia, które. Wiesz, oglądasz film, który ma fantastyczne zdjęcia. Wiesz, że tam jest wszystko dopracowane co do milimetra. Wszystko jest przemyślane, i nagle, 7, jak przychodzi 70% filmu, to dostajesz scenę, która cię wbija w fotel, bo jest tak wizualnie przepiękna. A po 15 minutach filmu od, zaczynasz go odczuwać wewnętrznie, przez ciało fizycznie. Ja, ja siedziałem w kinie, a było nas tam trzy osoby. Siedziałem po 15 minutach, zacząłem czuć taki ucisk w klatce piersiowej. To był taki stres. Wiesz, jak się zestresuje, jak coś się dzieje. No, rozumiem, albo... rozumiem. I czujesz i ten film nie puszcza do samego końca. Jestem zachwycony. Zresztą Lin Ramsey, wiesz, to jest też film, który trwa 90 minut. Mhm. Świetnie ona się odnajduje w, w takim metrażu. Arcydzieło totalne 10 na 10 to jest jedyny film, który w tym roku oceniłem 10 na 10. I ale też wiem, rozumiem, że nie każdemu może się to podobać, że nie każdy odkryje to co ja odkryłem w tym s filmie. Sama idea zabijania ludzi młotkiem wzbudza moje ciepłe uczucie. Przez my... kina no to Phoenixa. Jest... Ja, ja bardzo lubię tego faceta i w zasadzie ten gościu jest gwarantem no. dobrego kina. Zobacz sobie w czym on gra. Po no, prostu no, ja też no, dzisiaj prawda. popatrzyłem sobie no, na filmie. Filmy, no. Poniżej 7 tam nie schodzi. To prawda. To, to prawda. jest jak kiedyś Leonardo DiCaprio, albo może nawet jak ostatnio Leonardo DiCaprio. <laughs> Fantastycznie. No, no to, to, to bardzo dziękuję za, za tę listę. Ona dla mnie była odkrywcza. Myślę, że dla wielu z Państwa także była odkrywcza, natomiast jeżeli macie gust zbliżony do Borysa. Albo jak nie, to możecie przekonać się. No właśnie, to, to, to też jest interesujące. Ja, ja jestem także ciekaw, jak dużo osób dzisiejszy materiał obejrzało, które podzielało twoje opinie i oglądało podobne filmy. I co myślą na ich temat? Wiesz co, nawet jeżeli nie, jeżeli nie podzielają, mm -hmm. to fajnie, ja bym czuł się taki mocno spełniony, jeżeli ktoś by sięgnął po, po któryś z tych, z tych filmów. Bo jak widzisz, nie ma tutaj takich, oprócz Kleru, który był w Polsce ogromnym hitem, i Romy, która jest na Netflixie mm -hmm. i która też się podobnie że nieźle ogląda. Nie ma tutaj takich, no dobra, zimna wojna też. To to większość tych filmów jest mniej trochę znana, ale myślę, że zasługuje na, na większe uznanie. Tak, tak. Ja, ja, ja bardzo dziękuję za to, bo, bo prawda jest też taka, że wymieniłeś filmy, które nawet na YouTubie e, rzadko się o nich mówi. Więc mieliście państwo pewną przyjemność, żeby, żeby o takich filmach posłuchać. Ja, ja, ja z przyjemnością słuchałem. I wreszcie nie narzekam na filmy, tylko chwalę cały tak czas. Tak jest, no bo miałeś wybrać te, które ci się podobały. No, gdybyś jeszcze na te narzekał. Mój Boże. <noise> nie, to jest naprawdę, nigdy cię to nie było. To jest taki film, że wyszedłem z kina i mówię, to jest. Nie, mo nie mogę nic złego powiedzieć. Nie mogę hmm. powiedzieć nawet nic ne neutralnego. No, no, widzę twoją ekscytację. No, da dawno nie miałem Dałeś takiej. Dałeś się ponieść dzisiaj uczuciom, masz tak. aż miło patrzeć. Miałem. Więc już jak kończymy, <noise> to czy chcesz jeszcze coś dodać od nie, siebie? Nie, 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 nie. Już powiedziałem Dobrze? wszystko, co do powiedzenia miałem. E, to ja mam do was prośbę. Napiszcie w komentarzach, e, trzy swoje ulubione filmy. Z 2018. Roku? Też jestem bardzo ciekaw. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy bardzo za uwagę. Hej, hej.